Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny test nowego karabinu szturmowego, który wczoraj został dodany do rozgrywki. Ten odcinek miał się pojawić również wczoraj, lecz niestety do trybu plac zabaw karabin został dodany dopiero po godzinie 16, a ja o godzinie 14 rzuciłem inny materiał. Jeżeli jeszcze nie widziałeś materiału, w którym byłem niewidzialny, a moi widzowie za to, że mnie pokonali, zdobywali fałdolce, macie przypięty tutaj w karcie, więc serdecznie zapraszam do nadrobienia materiału. W dzisiejszym odcinku również sobie sprawdzimy, jak daleko bije nowy karabin szturmowy, jak wypada on na tle pozostałych karabinów szturmowych klasy legendarnej, czyli Scar z tłumikiem oraz zwykły Scar, a na samym końcu sprawdzimy sobie, jak poradzi on sobie z poszczególnymi ścianami, drewnianą, kamienną oraz metalową. Standardowo chciałem jeszcze przypomnieć o zostawieniu łapeczki w górze oraz subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, bo takie testy pojawiają się regularnie. Dodatkowo wbijcie na mojego Instagrama oraz Discorda, wszystkie linki do moich social mediów macie w opisie tego filmu. Ja już nie przedłużam, zaczynajmy! Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick Gaming with Farel. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę Ci serduszko. Dziękuję Ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Manojek. Siemanko. Tadam. I dzisiaj razem sobie przetestujemy zasięg nowego karabinu szturmowego, jak daleko strzela, jak działa na poszczególne ściany oraz porównamy go do innych karabinów szturmowych. Mano, powiedz mi, ty już miałeś do czynienia chyba z tym karabinem, co nie? Nie, no co ty. Nagrałem taki fajny challenge na gunny. Aha. Jeżeli jesteście ciekawi, jak Manojkowi poszło, wbijajcie na kanał Manojka, a link do kanału Manojka znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Okej, okay. Mano, na samym początku, dawaj się może zmierzymy na tej szczelince. Strzelałeś tu kiedyś? A masz takie coś? Co, mam takie coś? Masz takie coś? No mam takie coś. Dobra, ale jak to na punkty, tak? To więcej? Właśnie nie wiem, wiesz, chyba tak, dobra. Ja rozpoczynam minigierkę, pierwszy raz to gram. A cię widziałem, że coś takiego jest, ale... Dobra, stój, stój, chamie! Stój! Dobra, 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 dobra. Punkty gdzieś się zapisują moje? Tak, będzie to linijka. Gdzie to trwa? Nie wiem, wiem, że na daną minutę chyba. Ile masz punktów? Gaming with Farel 2920 punktów. Dobra, to zapamiętaj to. Dobra. Ale ty masz legendarną broń, to lepsze, oddaj. Już ci oddaję. Dobra, 2900, tak? 2920! Ej, ty bliżej stanąłeś w burty. Ja strzelałem za tego. Nie dość za twojego... Nie, edytuj miałem. Faktycznie. Też masz ten zielony pasek? Bez sensu? Nie, ja zastanawiam, żeby nie mieć. Aha. Do edycji mam. Ten. Dobra. Czyli Manojek oszukuje, jak zwykle. Nie, 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 no ja po prostu... O kurde. No, dawaj, dawaj. Dobra, już wygrałem. 3216! 3216. Tak, kurde, wow. Dobra. Szacun, czerwona kartka. Dzięki. Okej, okay, teraz ja mam chyba drugi gdzieś. Teraz zobaczymy sobie, jak działa na poszczególne ściany. Drewniana, kamienna i metalowa. Trzymasz? Jest, niebieski i fioletowy, super. Niebieski i fioletowy. A więc tak. Na początku od niebieskiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Dobra. Na coś się przydam w tym odcinku. Dokładnie. Teraz mamy tak. Teraz fioletowy. Czekaj, się zbuduje. O. No już jest zbudowane. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, nie ma znaczącej różnicy. To samo. Zobaczymy jak ze złotym. Uwaga, złoty. Dobra, chyba jeszcze raz. Weź to napraw. Chyba jeszcze się budowało. Rzecznik, jakieś proszę. Proszę. No. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej! No zobaczymy teraz kamienną, niebieski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie wiedziałem, że kamień jest aż taka różnica, jak strzelasz w kamień. No, no ma dużo więcej życia. Siedem z niebieskiego. Dobra, niech to się zbuduje. Jak sądzisz, fioletowy? Mniej będzie? Samo. Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8, 9, co? 10, 11. Co? Co się stało? A nie no, faktycznie, przez to jest silniejszy. Nie no, czekaj. Jeszcze raz, ej, jeszcze raz niebieski. Krytykale waliłeś. Może krytykale waliłem. No. Strzelałeś. Ej, czekaj, coś jest nie tak. Jeszcze raz niebieski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, dziewięć. Dziewięć? No. To jest bez sensu, co tu się dzieje. No nie wiem właśnie, teraz patrzymy jeszcze... Najpierw siedem, potem jedenaście, teraz dziewięć. No, nie wiem o co chodzi. A złotym to będzie chyba 15, kurczę. Okay, żeby to na pewno się zbudowało do końca. Okej, okay, jest gotowe. No jest, no i dobra. Niebieski był teraz 9, tak? Teraz lecimy tak. Fioletowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O! A, może na początku strzelałeś fioletowym? Nie, no chyba nie. Chyba no, był może niebieski. Może się myliło. Może mi się myliło. Dobra, teraz patrzymy złoty. Było 9, 7, no to teraz powinno być 4? 3? Nie no, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ej, o co chodzi? 8. Nie, jeszcze raz mocno tą ścianę. Strzelam w te same miejsce, ej. Ta gra jest dziwna. No, no jest bardzo dziwna. Nie spodziewałem się tego. No, poczekajmy. Dobra, zbudowane. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A może ma to znaczenie, jak szybko strzelasz? A weź teraz na przykład full auto poleć. Full auto, dobra, zobaczymy. Zobacz, ile masz naboi i ile będziesz miał, jak się skończy, nie? Albo licz po prostu. Mi się wydaje, że to może mieć znaczenie od prędkości wydawania strzałów. Dobra, no to lecę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie na dwa, na trzy, na... 14! 14 ze złotego! Dobra, ta gra, ta broń jest oficjalnie popsuta. Dobra, lecimy dalej. Kolejny test. Uwaga, blacha siądzie na hita. Jeszcze przed na myśl o tym. Pamiętajcie, że złoty karabin najsłabiej działa na cegłówkę. Lecimy niebieski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. 12. 2 godziny później. No. Ja nie wiedziałem, że jest możliwość trafienia w ścianę krytykala. Wiedziałeś o tym? Nie miałem pojęcia. Ja myślałem... Zawsze miałem takie wrażenie, że jak ktoś rozwala moje budowle, to jakoś tak szybciej niż ja ich, ale... Może faktycznie celują, nie wiem, sens. W głowę. Tak. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 14 z fioletowego. Dobra, czas na złoty. Ja dziękuję. Komedia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Najsłabiej poszło ze złotego. Niebieski miał 15? Nie, niebieski miał 15, no. Dobra, czyli tak, nie wiem, czy jest w ogóle sens porównywać to do Nocturno i Skara. Zobacz na metalu porównywaj, bo... A dobra, no. Najświeższe wyniki mamy, nie? Będziemy pamiętali. Po prostu złoty kolor będziemy porównywali. No to lecimy teraz Nocturno. Było 13, tak, złoty? 13 chyba, dobra. Tak, albo 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 16. No tutaj jest już widoczna różnica. Teraz czas na Skara. Czyli tego. Akar 13. Akar 13. Akar 47. Akar. Akar 13, Nocturno 15, Skar. Dobra, ja tutaj stoję i to pierwszy raz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ty, czyli no dobra. Najlepszy Akacz. Akacz jest najlepszy, faktycznie. Akar. Akar jest najlepszy. Ok, zaczynamy test zasięgu nowego AK-47. Manojek, jesteś gotowy? Ej, pokaż czosnek. Dobra. Albo dobra, 102 metry. Zapraszam o 100 metrów dalej. Ej, nie rozwalaj, nie rozwalaj. A, z tej strony chcesz stać?
głowę traf. Celuję, chłopie, 200 metrów to jest. 204 metry. Okej, okay, super. 80, 85, 90, 95. No. Jak ty ładnie liczyć umiesz. Dzięki, ale jest to dla mnie bardzo trudno. Okej, okay, mamy ścianę. Powiem ci, u mnie lewitujesz w powietrzu. Tak jest spoko. Dobra. Wow. 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 Daleko czy co? Nie, to jest niemożliwe, że... Czekaj, jeszcze raz sobie. Bardziej w korpus wyceluję. Ty strzelasz? No. Ej, widzę jak pociski zanikają. Czyli to jest chyba maksymalna granica. Nie będzie. Czekaj, 300 czekaj. Nawet, stary. Wiem, że zwykłe karabiny, które testowałem, to do 277 bodajże było. Okay, czyli tutaj powinniśmy trafić. Dobra. Nie. A ja widzę, więc coś... Ej, dobra. Nie, nie, no musisz stać w miejscu, wiesz? Nie możesz ruszać tak, się. Tak, ale myślałem, że nie dolatuję, wiesz? A przed chwilą widziałem... Dobra, dobra. Sobie. Dobra, teraz siadło, okej. Okay. Stój, gdzie stoisz. 275 metrów. Tak jak mówiłem. Myślałem, że ten nowy AK po prostu będzie bił mocniej. No tam jest mocny, taki duży, głośny, to mógłby troszeczkę dalej strzelać, nie? Fajnie by było. To co, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijajcie również na mojego Instagrama, Discorda oraz do Manojka na kanał. Zobaczcie, jak on poszło w tym challenge'u. Ja dziękuję tobie, Manojek, za pomoc w nagrywaniu tego odcinka. Trzymajcie się wszyscy. Cześć! Popatki.